Człowiek, który od wielu lat uczestniczy w kreowaniu polskiej polityki rolnej i ma znaczący udział w stymulowaniu przemian, które zachodzą w rolnictwie i w obszarach wiejskich. I z tego miejsca w imieniu Państwa i swoim własnym, władz samorządowych powiatu mieleckiego bardzo serdecznie witam ministra rolnictwa pana Marka Sawickiego. Panie ministrze, bardzo serdecznie pana witamy. Bardzo się cieszę, że jest współorganizator dzisiejszego spotkania, prezes Podkarpackiej Izby Rolniczej Stasiu Bartman, który również jest radnym do Sejmiku Województwa Podkarpackiego, który będzie moderatorem dzisiejszego spotkania. Bardzo się cieszę, że wraz z panem ministrem przyjechali do nas szefowie instytucji, które działają na rzecz szeroko rozumianego rolnictwa. I tak, bardzo się cieszę i witam, że jest z nami dyrektor Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej, pan Ryszard Jakubowski. Jest z nami dyrektor Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, pan Wiesław Lan. Witam serdecznie dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pana Marka Orbyczyńskiego. Właśnie przed, to jest wejście, panie dyrektorze, to jest wejście. I jego zastępcę, Marta Oszanego. Bardzo się cieszę, że jest z nami wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa, pan Andrzej Reguła. Dyrektor Agencji Nieruchomości Rolnych, pan Zygmunt Sosnowski. Wojewódzki inspektor weterynarii, pan Mirosław Belc. Dyrektor Agencji Rynku Rolnego, pan Andrzej Gruber. Niech będzie przygotowany do nas pan Jerzy Jakubiec, dyrektor Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Jeśli widzę, nie wiem, czy pani wicewojewoda, bo też informacja to jest, ale myślę, że powitamy, jak się tylko pojawią na sali. Bardzo serdecznie witam państwa, rolników, przetwórców, samorządowców, którzy się tak licznie dzisiaj odpowiedzieli na nasze zaproszenie. Bardzo serdecznie i ciepło wszystkim państwa. Jest z inicjatywy Podkarpackiej Izby Rolniczej. Dziękuję profesorowi Bartmanowi za zaproszenie. Głównym celem tego spotkania jest omówienie bieżących spraw i problemów w rolnictwie, ale także zaprezentowanie projektu planu rozwoju obszarów wiejskich na lata 14-20, jak również konsultacje w zakresie płatności bezpośrednich w tym nowym okresie programowania unijnego. Na początek chcę przypomnieć, że to nie jest tylko dziesięciolecie w Unii Europejskiej i jakie są tego skutki. Ja omawiał nie będę, a w dyskusji z pewnością wy o tym więcej powiecie. Ja w latach 90., w połowie lat 90. wielokrotnie bywałem w województwie podkarpackim i bardziej na południu, i Krosno, i Jasło, i także w Jarosławiu, i także w Lesku, i także w Rzeszowie, więc troszkę po tym terenie wcześniej pojeździłem. Teraz byłem tutaj kilka miesięcy temu. Jestem dzisiaj. Jakie Podkarpacie jest i podkarpackie rolnictwo, wy lepiej wiecie ode mnie, więc ja tego nie chcę podnosić. Ale chcę dać kilka informacji. Otóż przypominam, iż 15 maja rozpoczyna się ponowny nabór w działaniu Młody Rolnik. 189 milionów euro wystarczy dla co najmniej 8 tysięcy młodych rolników, którzy mogą się ubiegać o premię w wysokości 100 tysięcy złotych. W wysokości 100 tysięcy złotych na zasadach dotychczasowych, jeśli chodzi o warunki dostępu, z tą różnicą, że wniosek może składać ten, kto rozpoczął działalność rolniczą w okresie nie dłuższym niż 15 miesięcy od rozpoczęcia naboru. Było 12, jest 15. To jest ukłon w stronę tych, którzy z różnych przyczyn musieli przejąć gospodarstwo wcześniej i teraz by z tego systemu wypadli. Gdyby ode mnie to zależało, zrobiłbym 2,5 roku. Przepis unijny jasno mówi,
rozpatrzona i podpisana umowa nie dłużej jak 18 miesięcy od daty przejęcia gospodarstwa. Czyli rolnikowi dajemy 15 miesięcy, agencji 3. Tak żeśmy ten czas podzielili. Druga ważna informacja to taka, że jesteśmy w trakcie uzgodnień z Komisją Europejską po komitecie monitorującym. Jadę we wtorek jeszcze do Brukseli rozmawiać z kilkoma komisarzami o poparcie. Przenosimy, robiąc remanent starych środków prowostkich, 200 milionów euro na modernizację gospodarstw rolnych, żeby te wnioski, które są złożone, a jest ich 16,5 tysiąca i uzyskały co najmniej 2,5 punkta w tej pierwszej klasyfikacji, żeby te wnioski mogły być ponownie rozpatrzone i do końca 2015 roku zrealizowane. Przenosimy także 83 miliony euro na odnowę wsi. To są te działania związane z zadaniami delegowanymi do samorządu wojewódzkiego na różne inwestycje o charakterze infrastrukturalnym, które trzeba pokończyć, są wnioski w województwach, więc te środki także przeznaczamy na ten cel. I skończyły nam się już pieniądze w tym działaniu odtwarzanie produkcji rolniczej po klęskach żywiołowych, dlatego też rezerwujemy sobie 25 milionów euro ewentualnie na to działanie. I takie trzy zmiany proponujemy. Komisja Europejska ma 6 miesięcy, ale ja wierzę, że do końca czerwca uda nam się z Komisją Europejską uzgodnić warunki przesunięć i że jeszcze w tym roku będziemy mogli rozpocząć realizację tych zadań w ramach nowych przesunięć. Jeśli chodzi o program rozwoju obszarów wiejskich na nową perspektywę, to zaraz go omówię, ale najpierw kilka zdań na temat dopłat bezpośrednich. Bo na dopłaty bezpośrednie mamy 23,5 miliarda, czy tam nawet troszkę więcej euro, to nam daje średnią na hektar 242 euro. Przy dzisiaj średniej unijnej około 250 euro na hektar. Z tym, że system dopłat bezpośrednich będzie systemem dość mocno skomplikowanym w stosunku do tego, co było do tej pory. A więc po pierwsze, w ramach tej koperty krajowej możemy wyłączyć 15% środków na wspieranie tak zwanych działów specjalnych zagrożonych. I tu się mieściły te owoce miękkie jak do tej pory, tu się mieścił chmiel, tutaj były dopłaty do krów w województwach Polski południowo-wschodniej, tych 1-10, tutaj były dopłaty do owiec, tutaj były dopłaty do roślin motylkowych wysokobiałkowych. W nowej perspektywie te 15% możemy wyłączenia powiększyć o kolejne 2 na wspieranie roślin wysokobiałkowych i prawdopodobnie też z tego instrumentu skorzystamy. Więc jeśli wyłączamy te 17%, to średnia płatność na hektar wynosi nam około 205 euro. Ale przecież te środki nie są zabrane, one wracają do rolników. Co będę proponował, żeby w ramach tego systemu wyłączenia było kontynuowane. Na pewno dopłaty do owoców miękkich, na pewno częściowa płatność skrobiowa i cukrowa, ale nie takiej wysokości, jak było do tej pory. Chcemy zmienić nieco dopłatę do bydła. To, co było do tej pory stosowane do 10 krów, jak miał 11, to musiał sprzedać, żeby na te 10 dostać. Ja proponuję po konsultacji także tutaj już z kolegami z województwa podkarpackiego, żebyśmy uzyskali docelowy model dopłaty do bydła w związku z tymi użytkami zielonymi od 5 do 15 krów. Z tym, że jeśli ktoś będzie miał krów 30, to do 15 dopłaty dostanie. Pozostałe niech sobie hoduje bez dopłaty, żeby nie musiał robić tej redukcji. Ale wiem, że jestem w województwie, w którym średnia powierzchnia gospodarstwa wynosi 4,6 hektara. Więc dochodzenie do tych 5 krów zechce rozłożyć na lata. Czyli zaczęlibyśmy od 2 i co roku o 1 krowę podnosili, tak żeby docelowo dojść do 5-15. Żebyśmy także nie utrwalali sytuacji
utrzymywania gospodarstwa z jedną krową. Jeśli chodzi o owce, będziemy dalej podtrzymywali tę dopłatę do 30 matek, z tym, że tę dopłatę rozszerzamy na cały kraj, dlatego że w całym kraju też są trwałe użytki zielone i też jest pretensja, że kilka województw było uprzywilejowanych, tamte nie. Choć tamte mają tych owiec znacznie mniej niż południowa Polska. Również chcę wprowadzić po raz pierwszy dopłatę do opasów. Nie do bydła raz mięsnych, tylko jeszcze raz powtarzam. Opłatę do opasów, ale przynajmniej czasowo utrzymywanych w systemie pastwiskowym. Czasowo to w mojej ocenie minimum te 3 miesiące, bo nie możemy dopłacać do produkcji bydła mięsnego, bo to jest dopłata produkcyjna w Unii zabroniona, ale możemy traktować to bydło mięsne jako element zachowania tego krajobrazu naturalnego i pastwiskowego wykorzystania terenów zielonych. I tu proponujemy, żeby dopłata wynosiła od 10 do 40 sztuk docelowo. Jeszcze będzie miał 80 sztuk opasów, to oczywiście do 40 dostanie, do pozostałych nie. Jeśli więcej, to jest jego sprawa, niech sobie hoduje. Natomiast też chciałbym, żeby ze względu na województwa południowe, małe gospodarstwa, ten system dochodzenia z 10 do 40 był stopniowy, żeby zacząć od 5, powiedzmy 5,35 i co roku podnosząc to jedno, dojść do tych 10-40. Żebyśmy ciągle nie tkwili tylko i wyłącznie w tym obszarze najmniejszym. To z płatności z tego wyłączenia chcemy nadal utrzymać dofinansowanie do roślin motylkowych i chcemy dotrzymać także dofinansowanie, tak jak powiedziałem wcześniej, do owoców miękkich. Wprowadzany jest ten instrument zazielenienia, jak wiecie, dużo o tym było mówione. Podkarpacia praktycznie on nie będzie dotyczył. Co będzie w zazielenianiu? W zazielenianiu będzie zmianowanie obowiązkowe i zmianowaniu będą podlegały gospodarstwa powyżej 10 hektarów. 10-30 będzie musiał mieć dwie rośliny w zmianowaniu, powyżej 30 będzie musiał mieć 3 rośliny w zmianowaniu. Jeśli paradoksalnie mówię, będzie żyto, będzie przeżyto o zimę i jarę, to jest już to zmianowanie. Więc te warunki nasze gospodarstwa spełniają. Będzie trzeba także w gospodarstwach tych powyżej 15 hektarów wyłączyć 5% powierzchni na tak zwane uprawy ekologiczne. Z dzisiejszych gruntów ornych na tak zwane uprawy zazielenieniowe. Ale te uprawy zazielenieniowe to także rośliny wysokobiałkowe. A więc jeśli ktoś sobie w płodozmianie wprowadzi 5% roślin wysokobiałkowych, ma ten warunek zazielenienia wypełniony. No i oczywiście ostatni element związany z zazielenieniem to niezmniejszanie powierzchni trwałych użytków zielonych. Ale wprowadzamy wariant najbardziej łagodny, że niezmniejszanie trwałych użytków zielonych będzie rozliczane w skali kraju, a nie w skali gospodarstwa. Więc tu także zagrożenia nie ma, ten poziom zazielenienia będzie mógł być utrzymany. To tyle z systemu płatności na razie. Aha, jeszcze w płatnościach rzecz ważna. Zechcemy dla małych gospodarstw zrobić uproszczony system. Po pierwsze, nie podlegają kontrolom wzajemnych. Po drugie, być może, co nie jest jeszcze przesądzone, będzie możliwość składania jednorazowego wniosku na 7 lat i oczywiście małe gospodarstwa nie są objęte żadnymi rygorami zazielenienia. Więc mają sporo uproszczeń. I teraz przechodzę do programu rozwoju obszarów wiejskich. Na ten program mamy 13 513 295 000 euro, z czego 4,9 miliarda to jest euro budżet krajowy, pozostałe to są środki unijne. Z budżetu krajowego dofinansowujemy drugi filar na poziomie 36,37%. Poza Austrią jest to największy poziom dofinansowania. Ale jednocześnie przypominam, że my mamy największy budżet programu rozwoju obszarów wiejskich zarówno w tej perspektywie 14-20, jak i w tej, która się kończy.
I teraz na co chcemy skierować te środki? W głównej mierze na modernizację i rozwój. Z tych 13 prawie 8 miliardów jest skierowane na zdecydowane działania o charakterze aktywnym rozwojowym. 4,2 są to tak zwane działania prośrodowiskowe, w których także jest system ONW. A chcę wam powiedzieć, że jeśli chodzi o budżet i podział, to na ONW mamy w tym systemie aż 2,329 mld euro. Natomiast drugie największe działanie to jest modernizacja gospodarstw rolnych. Dwa zdania o modernizacji. Podstawowa płatność dla gospodarstwa 200 000 euro. Będą mogli korzystać gospodarstwa, których wartość ekonomiczna liczona w standardowych jednostkach SO mieści się pomiędzy 6 a 250 tysięcy euro. I z modernizacji wyłączone są wszystkie gospodarstwa powyżej 300 hektarów. Gospodarstwa powyżej 300 hektarów z tego działania niestety nie będą mogły korzystać. Taka jest propozycja, którą już wysłaliśmy do Komisji Europejskiej. Ale dla inwestujących w budynki inwentarskie i paszowe oraz urządzenia do przetwarzania pasz, jednorazowa premia może być podniesiona do 500 tysięcy złotych. Dla gospodarstw zajmujących się produkcją trzody chlewnej, dla modernizacji bądź też budowę nowych chlewni dla maciur z prosiętami przewidujemy jednorazowe dofinansowanie dla gospodarstwa do 900 tysięcy złotych. Druga ważna sprawa to kwestia małych gospodarstw. Mamy tu dwa działania. Restrukturyzacja małych gospodarstw 750 milionów euro i premia za wyjście z rolnictwa dla małych gospodarstw 130 milionów euro. Małe gospodarstwo jest to do 6 SO. Do 6 tysięcy. To jest mniej więcej średnie gospodarstwo 5-6 hektarowe. Te małe gospodarstwo będzie mogło skorzystać z premii na rozwój w wysokości 60 tysięcy złotych. Ale po zakończeniu programu będzie musiało osiągnąć wielkość co najmniej 6 tysięcy SO. Czyli wyjść z tego progu małego gospodarstwa. Tak musi sobie przygotować projekt, żeby za te 60 tysięcy to gospodarstwo rozwinąć. W tym projekcie można będzie kupować nie tylko ziemię, ale także inwentarz żywy. Tu ograniczeń nie ma. O ile w modernizacji nie można było kupować materiału hodowlanego, o tyle tutaj zwierzęta, sprzęt, ziemię w tym programie dla małych gospodarstw można będzie kupować. Ale wiemy, że są takie regiony, gdzie ci, co wezmą 60 tysięcy, nie mają żadnej możliwości na powiększenie swojego gospodarstwa, bo nie ma wolnej ziemi do zakupu. Nikt nie chce jej sprzedać. I dlatego chcę, żebyście dobrze mnie tutaj zrozumieli. Nikogo nie przymuszamy do działania rezygnacji z działalności rolniczej. Dajemy po raz pierwszy instrument zachęty. Jeśli ktoś zechce na trwale zrezygnować z działalności rolniczej, czyli przekaże bądź sprzeda, nie wchodzi w grę dzierżawa, swoje gospodarstwo, to może uzyskać jednorazowo 120% wartości płatności bezpośrednich przysługujących temu gospodarstwu za okres tych 7 lat. A więc jeśli to jest dla przykładu gospodarstwo 3-hektarowe, to uzyska tej premii około 25 tysięcy złotych jednorazowo. Jeśli sprzeda te swoje 3 hektary, w mojej ocenie około 45 tysięcy złotych za to uzyska. Ma już 70 tysięcy złotych. Jeśli ma 70 tysięcy złotych, jak pójdzie do banku spółdzielczego, to 30 tysięcy mu pożyczą. Może wystąpić w mikroprzedsiębiorczości o 100 tysięcy złotych, może wystąpić w różnicowaniu w kierunku działalności nierolniczej o kolejne 100 tysięcy złotych, bo ma już wkład własny. I za 200 tysięcy złotych na tym swoim siedlisku, w tym miejscu, gdzie jest, może rozpocząć jakąś działalność gospodarczą. Nie musi. Zechce, skorzysta. Nie zechce, nie skorzysta. Ale chciałem po raz pierwszy dać taki instrument, który w jakiś sposób poprawia nam ewentualną strukturę powierzchni gospodarstw
rolnych. Tak, żeby można było, więc łącznie dla małych gospodarstw, zwróćcie uwagę, na modernizację jest 2 miliardy 816, dla małych gospodarstw tych dwóch programów jest 900 milionów euro. Co ważne, ten rolnik, który wziął premię 60 tysięcy złotych na rozwój swojego małego gospodarstwa i osiągnął wartość 6 SO tysięcy, będzie mógł się ubiegać dalej w programie chociażby modernizacja. Dla niego ten kolejny program już się wtedy otwiera. Więc chcę zwrócić na to uwagę, że bardzo mocno i poważnie potraktowaliśmy Polskę południowo-wschodnią, żeby można było te gospodarstwa rozwijać. Jeszcze taka dosyć, myślę, istotna informacja, jeśli chodzi o kwestie ONW, ekologii i działań rolno-środowiskowych. Tutaj wprowadzamy degresję płatności. W ramach tych trzech działań 100% należnych płatności będzie kierowanych tylko do gospodarstw o powierzchni do 50 hektarów. Od 50 do 100 50%, od 100 do 150 25%. Powyżej 150 hektarów ani rolno-środowiskowe, ani ONW, ani ekologiczne już dodatkowego wsparcia finansowego nie będą otrzymywały. I jeszcze jedna ważna rzecz to kwestia wsparcia dla młodych rolników. Otóż oprócz tej premii, o której już wspomniałem, związanej z rozwojem tego gospodarstwa, więc 100 tysięcy złotych, młodzi rolnicy po raz pierwszy będą mogli skorzystać z wyższych dopłat bezpośrednich. To także z izbami, z organizacjami jeszcze będziemy dyskutowali. Ja model płatności bezpośrednich wielowariantowy przedstawię najprawdopodobniej w przyszłą środę i rozpocznę szerokie konsultacje społeczne. Możemy z tej koperty ogólnopolskiej wyjąć 2% dla młodego rolnika i wtedy ten młody rolnik może dostać nawet 25% wyższe dopłaty bezpośrednie niż pozostali. Z tym, że też bym proponował, to taka pod dyskusję, pod rozwagę, proponowałbym taki wariant, że do 50 hektarów 25% zwyżki tych płatności bezpośrednich, pomiędzy 50 a 90, bo powyżej 90 hektarów niestety temu młodemu rolnikowi już wyższych płatności dawać nie możemy, bo to wynika ze średniej krajowej przepisów unijnych, dałbym tylko 12,5%. O połowę tę dopłatę mniejszą. Żeby więcej pieniędzy starczało ciągle to, co mówię. Chciałbym tak nieco przebudować filozofię tego programu rozwoju obszarów wiejskich i płatności, żeby nie zaniedbując małych, bo dla nich jest ten specjalne dwa programy, żeby dać możliwość nieco większych preferencji dla tych średnich. Żebyśmy przez kolejne 7 lat jak najwięcej gospodarstw wprowadzili na rynek, utowarowili, urynkowili, usamodzielnili ekonomicznie. I myślę, że jeszcze jedna informacja i już koniec, oddaję się pod dyskusję i pod pytania. To jest informacja na temat grup producentów i organizacji rolniczych. W tym starym działaniu wartość dodana, jak pamiętacie, była możliwość uzyskania 200 milionów dofinansowania dla przedsiębiorcy rozwijającego przetwórstwo, etc., etc. To samo było kierowane później w ostatniej fazie ostatnich 2-3 lat do grup producentów. Teraz chcemy dla pojedynczej grupy i przedsiębiorcy dać dofinansowanie nie większe jak 3 miliony złotych, natomiast dla organizacji producentów dać dofinansowanie w wysokości 15 milionów złotych. Organizacje będą mogły skupiać grupy producentów, spółdzielnie, ale także osoby prawne, przedsiębiorstwa, zakłady przetwórcze. Jeśli stworzy się taka organizacja, ustawa, myślę, że za miesiąc czasu projekt będziemy mieli gotowy, też on będzie podlegał szerokim konsultacjom społecznym, wtedy organizacja, żeby tworzyć coś w rodzaju centrów dystrybucji, o których mówiłem 3-4 lata temu i zostały przyhamowane, żeby zorganizowane grupy producentów, spółdzielni i przedsiębiorców byli nieco silniejszym konkurentem dla zorganizowanego dużego
handlu, chociażby tego wielkopowierzchniowego. Więc tę zmianę wprowadzamy. Są spore pieniądze na odnowę wsi, bo to jest przewidziane w budżecie 1 000 000 000 euro i w programie LIDER 734 miliony euro. W obu tych działaniach zechcemy, żeby co najmniej połowa środków mogła być wydawana na tak zwaną małą infrastrukturę, czyli na te inwestycje o charakterze dróg, jakichś dokończeń wodociągów, jakichś kanalizacji, oczyszczalni przydomowych, na te drobne rzeczy, żeby z tych środków można było pieniądze wydawać. I na koniec, oprócz tych 13,5 miliarda euro w programie rozwoju obszarów wiejskich, 5,2 miliarda euro z polityki spójności jest także dedykowane na inwestycje i rozwój w obszarach wsi. Między innymi działania wodno-kanalizacyjne, działania retencyjne, działania o charakterze poprawy infrastruktury, więc tutaj także te środki w ramach regionalnych programów operacyjnych dopracowywane będą również kierowane w te obszary. To tyle wprowadzenia i myślę, że z taką zasadą kolego Bartman, że kilka pytań, 5-6 osób i na